Za chwilę w Eurodonerze w Grodzisku rozpoczyna się Santa Claus Rock Night. Oczywiście portalu regionalnego Echa Okolic nie mogło zabraknąć na tego typu imprezie. Rozmawiam z zespołem Exclusion, jednym z trzech, który dzisiaj wystąpi. Jak wrażenia przed koncertem? Widzicie, już trochę ludzi się zebrało. Czy spodziewaliście się tylu osób? Czy to przerosło wasze oczekiwania? Tak szczerze, wiedzieliśmy, że dużo ludzi się zjawi dzisiaj w Eurodonerze. Kolejny raz upada mit, że w Grodzisku nie warto robić żadnej imprezy. Jak widać, warto. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że na wiosennych koncertach w Centrum Kultury. Koleżanka z Wolsztyna. Czy w Wolsztynie tego typu imprezy też się odbywają? No, bardzo dużo imprez się odbywa ogólnie. No, cały czas coś się dzieje. Co miesiąc jest jakaś impreza. Rokowe koncerty również, tak? Tak, oczywiście. Na przykład w liceum odbywają się rokoteki. Grają zazwyczaj 3-4 zespoły. No i ogólnie bardzo dużo się dzieje w Wolsztynie. Trema zżera? No może troszeczkę. No w sumie dużo osób przyszło, no dużo osób też zapowiedziało swoje przybycie. Pan 138 na przykład na Facebooku. Wszyscy Facebookowicze będą, jak sądzisz? Ja mam nadzieję, że tak będzie, chociaż śnieg powinien nie przeszkadzać w dojściu, dojazdach, różnego tego typu przybyciach. Ktokolwiek dojdzie, i tak będziemy zadowoleni. Już jest pełna sala. Już jest pełna sala, mimo że jest około 40 osób w tym momencie, a powinno z każdą chwilą być coraz więcej. Więc my czekamy również na tych, którzy jeszcze nie dotarli. Zapowiada się ciekawa impreza.